Witam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, godzina 17.45. Właśnie w sobotę o godzinie 17.45 będzie mi miło Państwa zaprosić na godzinne spotkanie, podczas którego będę miała możliwość opowiadać Państwu o rozwoju duchowym człowieka, o świecie energii, o świecie duchowym, o relacjach człowieka z tak zwanym innym wymiarem istnienia. Przez godzinę będę starała się Państwu podrzucać do rozważenia wiele ciekawych sugestii, ale także będzie mi miło, jeżeli od kolejnego, przyszłego programu będziecie chcieli zadzwonić do naszego studia i zadać mi na wizji, bo program jest emitowany na żywo, jakiekolwiek pytanie dotyczące poruszanych przeze mnie w tym programie kwestii. Nazywam się Elżbieta Nowalska. Tak się złożyło, że mimo iż mam wykształcenie socjologiczne, to od już 18 lat zajmuję się przekazami. Przez ten czas wydałam 18 książek. Nagrałam płyty, które propagują rozwój duchowy i filozofię życia. Jest moją pasją, przeogromną pasją opowiadanie, rozmawianie właśnie na ten temat. Chciałabym w te sobotnie wieczory, podczas tego rodzaju spotkań, przybliżyć Państwu tematykę, która tak mnie pochłonęła, że właściwie stała się tym głównym, podstawowym wyznacznikiem mojego funkcjonowania zawodowego. Chociaż, gdy mówi się o rozwoju duchowym, trudno mówić, że jest to coś, co kwalifikuje się do funkcjonowania zawodowego człowieka, ale przecież dobrze wiemy, że gdy człowiek przez prawie cały dzień i przez całe miesiące wciąż i wciąż nasłuchuje, jakie popłyną przekazy od przestrzeni nazywanej innym wymiarem, jeżeli jest to jednocześnie wyzwanie, by te przekazy propagować, udostępniać innym, opowiadać o relacjach człowieka z innym wymiarem, to faktycznie staje się to po prostu główną, podstawową energią życia człowieka. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje tego rodzaju zagadnieniami, tymi tematami. Ten program nosi tytuł Życie z innej perspektywy. Jaka to jest ta inna perspektywa? Ludzie mówią świat materii i świat duchowy. Ja ostatnio coraz częściej używam określenia materia, niemateria. Nawet ktoś nazwał mnie specjalistką od niematerii, ale myślę, że to było mocno przeholowane. Bo w gruncie rzeczy nie ma specjalistów od tej tematyki, która rządzi się swoimi prawami. I dlatego jest tak tajemnicza, tak trudna do wsadzenia, ułożenia w jakieś schematy myślowe, schematy zachowań ludzi. Jest to przestrzeń, w której operujemy przede wszystkim swoją wrażliwością. Przestrzeń, w której poznawanie bywa czasami ciężkie do zweryfikowania i głównie dlatego rodzi się tyle nieporozumień i czasami sprzecznych podejść do tego zagadnienia. O czym w gruncie rzeczy opowiada ta przestrzeń nazywana niematerią? O wolności, totalnej wolności. Gdy się zaczynamy przyglądać prawom, zasadom, które tej przestrzeni towarzyszą, to poza myślą, że jest to totalnie różnie od tego, czego uczymy się w szkole, od tego, do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni, czyli do stosowania praw materii, tych opisanych poprzez nauki ścisłe i nie tylko nauki ścisłe. Stosowanie tych praw i tych prawideł w tej przestrzeni okazuje się najczęściej nieporozumieniem. W danej chwili ważne jest nasze reagowanie. W danej chwili ważne jest nasze oparte na wrażliwości, subtelności człowieka, na jego przestrzeni energetycznej, świecie myśli i uczuć, zastosowanie tego, co w danym momencie okazuje się tą rzeczą najistotniejszą, najwłaściwszą, tym niemal złotym kluczem, który otwiera nam furtkę, bramę, przed którą stoimy i czasami nie wiemy, jak przez nią pójść w swoim życiu dalej. Jestem absolutnie przekonana i mam na to mnóstwo dowodów, że ten temat jest tematem bardzo pomagającym człowiekowi w życiu. Ludzie mówią, że sposób, metody odbierania przekazu to coś bardzo związanego z spirytyzmem. Ja myślę, że
Tak daleko już posunęła się nasza wiedza na te wszystkie tematy, by może troszeczkę i w tym zakresie tej definicji trochę odejść od schematów myślowych. W jaką stronę posunęła się ta wiedza? Posunęła się w stronę najzwyklejszego przekonywania się człowieka, że to, co dociera do niego poprzez system jego właśnie odczuć, wrażeń, intuicji, może stanowić i stanowić przeogromną siłę, przeogromny zasób wiedzy, informacji, która pomaga nam stać się lepszym człowiekiem, bardziej odważnym w swoich wyborach życiowych, no i oczywiście skuteczniejszym, bo podejmującym optymalne decyzje. Jeżeli miałabym mówić o jakimkolwiek problemie, jaki w tej chwili dotyka nas, wszystkich ludzi, to zapewne powiedziałabym w pierwszym punkcie, jest to problem komunikacyjny. Świat wymyślił fantastyczne urządzenia techniczne, dzięki którym możemy się połączyć z ludźmi, którzy w tej chwili znajdują się na drugim biegunie, którzy znajdują się w miejscach, do których być może nigdy w życiu nie pojedziemy fizycznie. Świat wymyśla i wymyślał będzie, jeżeli chodzi o rozwój techniczny, wiele wspaniałych rzeczy, ale gdzieś w tyle wlecze się za nami to, co stanowi nasz wewnętrzny świat. Komunikacja to nie tylko wziąć telefon i do kogoś zadzwonić albo włączyć telewizor. To przede wszystkim rozumienie samego siebie. Z tym mamy problem. Ludzie się gubią i jeżeli ostatnio padają wieści, że w Polsce tak wiele osób targa się na swoje życie, że mamy tak wiele osób, które popadają w depresję i mamy tak wiele osób, które nie wiedzą, jak decydować w swoim życiu, to zgarnęłabym to właściwie wszystko do tego jednego hasła, jednego tematu. Mamy problem ze zrozumieniem siebie i zrozumieniem świata, w którym się znajdujemy. I tu ma ogromne pole do popisu właśnie ta tematyka. Człowiek, jego przestrzeń energetyczna, świat jego myśli i uczuć nazywany energią, więc często pada określenie pole energetyczne człowieka zamiast na przykład aura. Ogromne pole do popisu ma każda metoda, każdy sposób, każda technika wypracowana przez ludzi przez wieki, która pomaga człowiekowi uchwycić jedność wewnętrzną, komunikację ze światem, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi i ze swoją przyszłością. Bo komunikacja pola energetycznego człowieka to właśnie taki szeroki świat. Opisany przeze mnie przez chwilę poprzez hasła, ale przy tym każdym określeniu, które przed chwilą wymieniłam, można by dopowiedzieć przeogromną ilość najróżniejszych podtytułów, które by nam opisały przestrzeń, w której każdy z nas funkcjonuje. To nie jest przypadek, że ludzie zaczęli się zastanawiać, jaka jest ich energia, jakie jest ich pole energetyczne. To nie przypadek, że zaczynają się zastanawiać, jaka ich otacza energia, jaki rodzaj wibracji znajduje się na wyciągnięcie ręki, jaki ma ona wpływ na człowieka, na jego życie, na wszystko, co on, jako on, ten człowiek stanowi w swoim życiu. Są to szalenie ciekawe tematy. Być może ktoś z Państwa, słuchając tego, co mówię, pomyśli sobie, no tak, ale mamy przecież nauki, które się tym zajmują, nauki uniwersyteckie. Ale z drugiej strony, zaczęłam dzisiejszy program od zasugerowania, że istnieje przestrzeń, która nie da się opisać. Sama, starając się tłumaczyć ludziom na wielu spotkaniach, jakie organizuję w różnych miejscach, pewne tematy związane z człowiekiem, jego rozwojem duchowym, nigdy nie mówię, że jest tylko tak, a inaczej to już nie jest, bo przez te kilkanaście lat, poprzez doświadczanie najróżniejszych ludzkich dramatów życiowych, sytuacji życiowych i bezpośrednie obcowanie z przestrzenią zwaną przestrzenią duchową, energetyczną, uświadomiłam sobie, że może być bardzo duży rozrzut tych zjawisk, które dotyczą jednej kwestii. I to są właśnie te niezwykłe prawa tak zwanej niematerii, tak zwanej energii, struktur myślowo-uczuciowych. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Coś istnieje, a jednocześnie czas nie ma na to żadnego wpływu.
no, nam trudno jest coś takiego sobie wyobrazić, bo jesteśmy ciągle obligowani czasem i ciągle mamy w głowie przemijanie i to, że kiedyś nasze życie tutaj się skończy. Wyobraźmy sobie, że coś istnieje, a jednocześnie to coś ma taką formę, wypełnia takie funkcje, jakie zostają w nim zakodowane i wystarczy tylko odpowiednio wprowadzić myśl, sugestie, intencje do danej cząstki czy struktury, by ta struktura i cząstka zachowywała się w sposób, w jaki została zakodowana. My potrafimy komuś mówić po 50 razy to samo, sobie samemu też, próbujemy sobie coś obiecać, po czym okazuje się, że niekoniecznie nam to nie wychodzi. Wyobraźmy sobie jeszcze kolejną sytuację. Istnieje przemiana, ta, która nas dotyczy, która jest połączona z czasem. Wyobraźmy sobie, że ta przemiana cały czas dostrzega w sobie kontynuację, to czego my w rozwoju duchowym się uczymy, dostrzeganie kontynuacji, żeby nie powiedzieć wieczności istnienia. Dla ludzi czasami jest to temat zbyt przekraczający ich możliwość myślenia o sobie samym, jako o pewnej strukturze myśli i uczuć, która, gdy już nie posiada materii, istnieje po prostu wiecznie. Czy należy te dwie przestrzenie, te dwa podejścia do naszego życia, do człowieka oddzielać od siebie? Absolutnie nie, bo one są ze sobą bardzo związane. I choć jedne rządzą się prawami tak zwanej materii, a drugie prawami tak zwanej niematerii, to my jako ludzie w trakcie swojego życia na bieżąco, codziennie mamy wyzwanie połączyć ze sobą te dwa światy, bo my jesteśmy efektem połączenia ze sobą tych dwóch światów. Jest taka definicja w przekazach, kto to jest człowiek. Człowiek jest to struktura myśli i uczuć, która na pewien czas połączyła się z materią. I o to połączenie właśnie chodzi, w trakcie życia także, żebyśmy umieli to, co jest przestrzenią, której ludzie się lękają, a której zapewne w trakcie kolejnych lat będą lękać się coraz mniej, przynajmniej taką mam wizję tego, by te dwie przestrzenie ze sobą połączyć, a cel jest jaki? Oczywiście zdrowy, uśmiechnięty i szczęśliwy człowiek, właśnie ten podejmujący swoje optymalne życiowe decyzje. Wspomniałam o przekazie. Moje książki to zbiory przekazów. Co to jest przekaz? Gdy Państwo poszperacie w różnych definicjach, to na pierwszy plan wysuwa się coś niezwykłego, niezwykły stan duchowy człowieka, czasami jakieś manifestowanie się zachowań osoby odbierającej przekaz, które kojarzy nam się bardziej z czymś z filmów opisujących jakieś seanse spirytystyczne niż z naturalnym funkcjonowaniem na bieżąco, na co dzień tej osoby. Propaguje zupełnie inne podejście do zagadnienia. Według mnie, dla mnie, przekaz jest to po prostu wysyłana przez każdego człowieka, przez każdą osobowość, przez każdą strukturę, pewna fala, która jest najczęściej nazywana falą myślowo-uczuciową, czyli energetyczną. I nie tylko tu, na Ziemi, te fale są wysyłane. One gdzieś tam, w tym wszechświecie, również mają swoje źródełko, ale skoro nie wiemy, jakie są do końca te źródła, możemy się opierać tylko na tym, co my w ogóle jesteśmy w stanie z tych fal zrozumieć. Ludzie nauczyli się operować słowem, gestem. Czasami milczenie bardzo dużo mówi i w gruncie rzeczy też jest jakimś przekazem. Bo na bazie tego, co widzimy, odczuwamy, słyszymy, wyrabiamy sobie własne zdanie, ogląd danej sytuacji. Ale przekazy, te, które funkcjonują w przestrzeni nas otaczającej, te fale energetyczne, te nośniki informacji, te zakodowane jakieś wibracje, bywają odbierane właśnie przez wrażliwość człowieka. My jakoś tak mamy zakodowane w głowie, że trzeba mieć urządzenie, rejestrator, urządzenie, które pokazuje być może jakiś wykres częstotliwości, która została odebrana. Chcemy konkretnego dowodu i bardzo często ci, którzy tą tematykę krytykują, opierają się właśnie na tym, że nie ma takiego rejestru, nie ma takiego zapisu. Tak jakbyśmy
jakby na starcie pomijali w ogóle znaczenie i możliwości wrażliwości człowieka. Gdyby tej wrażliwości nie było, świat byłby bardzo ubogi. Nie mielibyśmy pięknych dzieł, które skomponowali, napisali muzycy, nie mielibyśmy pięknych obrazów, które powstały pod wpływem pewnego stanu duchowego człowieka, nie mielibyśmy poezji, która wtedy jest piękna i poruszająca człowieka, gdy jest autentycznie napisana z wewnętrznego stanu człowieka, a nie stworzona w sposób, nazwijmy to, odruchowo-techniczny. Wrażliwość człowieka. Czy nie ma tutaj gdzieś w podłożu wielkiego zaufania do ludzi, że oni potrafią tą swoją wrażliwość rozwijać? Oczywiście, że jest. I przecież to, co nazywa się rozwojem duchowym człowieka, to w gruncie rzeczy przeogromny zbiór różnych podejść, metod, poglądów, filozofii, które opowiadają o tym, jak człowiek może wpływać na to, żeby jego wrażliwość, jego przestrzeń energetyczna była przestrzenią, która odbiera więcej sygnałów tych właśnie przez swoją wrażliwość niż przed chwilą, dwa dni temu, do tej pory. Nasz rozwój to nie tylko trenowanie umysłu, ale przede wszystkim umiejętność rozumienia świata, chwytania z nim komunikacji, nie poprzez, jak wspomniałam, technikę, ale jednak poprzez to, co nazywa się pewną falą energetyczną. Dla mnie to jest przekazem. Gdy pada pytanie, a skąd, od kogo są odbierane przekazy, czasami ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć i często stosuję tego rodzaju odpowiedź. Może spójrzmy na to, co zostało przekazane i co zostało powiedziane, a potem możemy się zastanawiać, kim być może być ten ktoś, kto taki przekaz przesłał. Rozwój duchowy. Po co nam jest? Byśmy wiedzieli, byśmy rozumieli, co dla nas, dla każdego z nas jako człowieka jest tą energią na dzisiaj, na teraz, najbardziej potrzebną, najbardziej właściwą, bo pomagającą nam przeskoczyć te wszystkie pułapki, które przed nami są, byśmy mogli bardziej wpływać na to, co dzieje się w przyszłości naszej, ma się dziać, byśmy niwelowali energię, to jest bardzo ciekawy temat, innym razem szerzej o nim, byśmy mogli kreować siebie i swoje życie. Wspomniałam o przepięknej właściwości cząstki nazwanej wirem, energią, strukturą najdrobniejszą myśli i uczuć. Tej cząstki, która jest w aurze człowieka, w jego ciele również, no bo przecież energia znajduje się w ciele i wokół ciała także. Ta cząstka ma tą cudowną właściwość, że jest podatna na to, co do niej dociera. Każda pojedyncza. Jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie siebie jako zbiór ogromnej ilości tego rodzaju cząstek, jeżeli bierzemy pod uwagę, że każda z nich odbierając różne sygnały jest podatna na to, co odbieramy, to dochodzimy do bardzo ciekawych dla nas ludzi wniosków. Pierwszy wniosek. To, co wypowiadam, wibracja słów, które wypowiadam, gestów, które wykonuję, przede wszystkim jest kodowana we mnie. Dlatego ludzie od dawna opowiadają sobie o tym, że co mówisz, to do ciebie wróci, a w gruncie rzeczy to już właściwie się w tobie zadomowiło. Drugi wniosek, dla nas ludzi bardzo ważny. Jeżeli nie zajmuję się kreowaniem siebie, kodowaniem siebie, mówieniem, o co mi chodzi, na czym mi bardzo zależy, jeżeli nie otaczam się ludźmi, ogólnie mówiąc energią, która wpływa na mnie w sposób szalenie pozytywny, no to we mnie będzie się działo tak, jakby ktoś kopnął piłkę i turla się ta piłka po jakiejś przestrzeni, więc ja jako człowiek mam to swoje pole energetyczne reagujące na wszystko, co jest wkoło, natomiast nie dokonuję pewnego wyboru. Do czego to prowadzi? Ludzie często mówili i znamy to przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Mieli takie wyczucie, że istnieje pewien wpływ na człowieka, tych wszystkich, którzy jego otaczają. Dzisiaj wiemy, że te cząstki energii chwytają bardzo łatwo
to, co do nas dociera, jeżeli człowiek nie myśli o pewnych zjawiskach, które są nazywane oczyszczaniem, weryfikowaniem, czy nawet uodparnianiem się na pewne energie, czy pewne wibracje. I kolejny wniosek dla nas, ten taki na co dzień do zastosowania. Cały czas wracam do tego zdania pierwszego. Jeżeli te cząstki stanowiące mnie, mój świat wewnętrzny, świat mojego ducha, są tak chwytające to, co sama w siebie koduję i to wszystko, co do mnie dociera, pytanie, czy jestem w stanie wykreować samą siebie, swój wewnętrzny świat, swoją aurę poprzez to, że będę wprowadzała do siebie poprzez świadome oczywiście procesy decyzyjne, to, na czym mi bardzo zależy. Pytanie, a co ja mogę wprowadzić? Czym jest kodowanie? Kiedyś oglądałam film, podczas którego jeden z naukowców zajmujący się właśnie wewnętrznym światem człowieka powiedział, że największym błędem, jaki popełniają ludzie, to, no właśnie, to brak umiejętności wkładania w siebie pewnych intencji. Dla mnie jest to kodowanie. Brak umiejętności wkładania w siebie pewnych intencji. Czy to znaczy, że to trzeba od rana do wieczora sobie, prawda, klepać jak trajkotka pewne zdania? Nie, to chodzi o to, żebyśmy wiedzieli tak po prostu i zwyczajnie całością siebie, od głowy po stopy i od czubka aury po aż jej same krańce. Żebyśmy po prostu wiedzieli, jacy chcemy być, o co nam w życiu chodzi, co na pewno byśmy chcieli jeszcze w swoim życiu dotknąć, przeżyć, żebyśmy po prostu mieli wiedzę na swój własny temat. Na pewno taką wiedzę bardzo wielu ludziom dostarcza tematyka związana z rozwojem duchowym, rozwojem wewnętrznym człowieka. To czas na refleksję o sobie, na przeżywanie samego siebie, chociażby poprzez medytację, poprzez skupianie się na tym wszystkim, co jest naszą wewnętrzną kolorystyką, ciepłotą, melodią. Różne tu określenia padają, bo jak możecie się Państwo domyśleć, akurat ta tematyka ma troszeczkę ubogi zasób słów. Takich słów, które naprawdę odzwierciedlają to, co chcielibyśmy poprzez opisywanie wewnętrznego świata człowieka powiedzieć, poprzez nie ukazać. Cały czas jest mowa o człowieku, o energii człowieka, o tych subtelnościach, które w nim się znajdują i o tym świecie, który on ma, mało powiedzieć na wyciągnięcie ręki, ale tutaj cały czas ma, bo jest tym światem. Mówiłam o przekazach, o tym, że bardzo chętnie bym rozszerzyła definicję tego, co w ogóle można uznać za przekaz. Jeszcze raz powtórzę. Myślę, że przekazem jest każda fala, każda częstotliwość wyrażona poprzez wszystko, co jesteśmy w stanie zobaczyć, usłyszeć, dotknąć i poprzez to, czego nie widzimy, czego nie możemy dotknąć. Czyli poprzez te przestrzenie, do których tak do końca dostępu nie posiadamy, a które, jak się okazuje, do człowieka przemawiają. Jak się popatrzy na historię kontaktów człowieka z tak zwanym innym wymiarem istnienia, to pada bardzo wiele nazwisk, wiele jest miejsc, które bazują na tym, że ludzie uchwycili kontakt z innym wymiarem istnienia. Celem wcale nie jest rozmowa ze zmarłymi, celem wcale nie jest załatwienie sobie kiedyś tam tej dobrej przepustki do nieba. Celem jest życie tutaj na ziemi. Pytania, które stawiamy sobie teraz, w naszym świecie współczesnym, o to, czy człowiek jest w stanie zatroszczyć się o swoją dobrą kondycję życiową. Pytania o to, czy w ogóle świat pójdzie w dobrą stronę, czy to raczej będzie tylko pasmo utarczek, wojen, kłótni, czy może, tak jak świat duchowy mówi, faktycznie mamy szansę przeogromną na to, żeby ta kolejna epoka była nazwana nie tylko z samej nazwy, ale na bazie autentycznych faktów, epoką serca, bo tak też jest nazywana epoka, najczęściej nazywana epoką wodnika. Ja znam nazwę tą drugą, tą wcześniej wymienioną, epoka serca. Dlaczego epoka serca? Co jest takiego przed nami?
Żyjemy w czasach tak zwanego przyspieszenia energetycznego. Energia przyspieszyła, dlatego że my się już do tego przyspieszenia nadajemy, przynajmniej w jakiejś części. Energia przyspiesza, dlatego że Ziemia ma taką potrzebę, bo mamy akurat czas, gorący temat zmiany magnetyzmu Ziemi. Energia przyspiesza, bo ludzie zaczynają coraz bardziej odważnie walczyć o samego siebie. Właśnie chcą być zdrowi, szczęśliwi, chcą zaznać w życiu pięknej miłości, bo wiedzą, po prostu wiedzą, że mają do tego absolutne prawo. Energia przyspiesza, bo wielu ludzi dotknęło kontaktu z innym wymiarem. Jak popatrzymy na ilość różnych channelingów, objawień, które mają miejsce we współczesnym świecie, to szczerze mówiąc można dostać zawrotu głowy. Dlaczego jest ich tak dużo? Czy kiedyś ich w takiej ilości nie było? Tego nie wiem, bo zajmuję się tym tematem od kilkunastu lat, więc nie wiem tak do końca, jak to było w przypadku ludzi, którzy nie mieli może możliwości publicznego mówienia o tym, co ich spotkało. Ale wiem jedno, w tych czasach ludzie mają po prostu gotowy potencjał wewnętrzny, gotowy właśnie swój poziom wibracji do tego, żeby odbierać inne częstotliwości, które funkcjonują w naszym świecie. Gdy ktoś pyta czasami na spotkaniu, proszę Panią, o czym Pani mówi, o jakich częstotliwościach? Z uśmiechem odpowiadam, no ludzie mi powiedzieli, że są bakterie. Ja szczerze mówiąc nie widziałam nigdy chodzącej bakterii po stole, ale ja wiem, że one są, bo ktoś to zobaczył i o tym powiedział, dlatego żebyśmy uważali, dlatego żebyśmy nie mieli problemów zdrowotnych. Tutaj jest mowa o częstotliwościach, wibracjach, które ktoś odbiera, które zostają przekazywane drugiemu człowiekowi i właśnie o takich przekazach będę bardzo często w tym programie mówiła. A cel jest dokładnie ten sam, żebyśmy my jako ludzie zaczęli operować o wiele szerszym zakresem wiadomości dotyczących nas, każdego z osobna. Co mi dało zajmowanie się tą tematyką? Wiedzę, która popłynęła właśnie drogą odbierania przekazów. Ta wiedza została udokumentowana, ona została opisana i ona na dzień dzisiejszy tworzy przeogromną strukturę myślową, którą spokojnie mogę nazwać pewnym systemem filozoficznym. Ale nie o filozofię chodzi, ale o praktyczne stosowanie pewnych wskazówek w życiu. Tak modne i rozpropagowane teraz doradzanie ludziom, jasnowidzenie, wróżenie na wszystkie możliwe sposoby. Te tematy przez te kilkanaście lat, gdy obserwuję rozwój zdarzeń z nimi związanych, powoli, ale systematycznie i skutecznie utorowały sobie drogę do rozumu i serca człowieka. Coraz więcej osób lubi na te tematy rozmawiać, lubi dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami i sięga do tej przestrzeni wiedzy jako do przestrzeni dla siebie wiarygodnej. Jest potrzeba uchwycenia przez człowieka jakiegoś przekazu, który, co zrobi, zainspiruje, podrzuci jakąś myśl, której nie możesz znaleźć w sobie, tą, która będzie ci pomagała w życiu być osobą, no właśnie, kompetentną i umiejącą rozwiązywać swoje problemy. Chcemy tej wiedzy. Tego rodzaju przekazy, cała lawina tematów od stawiania kart, poprzez astrologię, poprzez te wszystkie inne formy doradzania człowiekowi, oparte na wrażliwości człowieka, pokazuje, że jesteśmy w innej epoce. Ta inna epoka jest nie dlatego inna, że ktoś gdzieś tam w niebie powiedział, że no, ziemianie, pora na to, żeby nastąpiło jakieś przejście wasze w inny wymiar dostrzegania siebie i funkcjonowania, ale dlatego, że my wewnętrznie jako ludzie tego bardzo chcemy. Nauczyliśmy się wielu rzeczy, tych, które nauka ścisła nam zaoferowała, ale bardzo nam potrzebne są uczucia.
Nie potrafimy funkcjonować bez uczuć. Rozwój duchowy mówi o uczuciach i każdy przekaz, który trafia w sferę uczuciowości człowieka, jest tym dobrym, optymalnym dla niego przekazem. Przekaz, który powoduje w nas gloryfikację uczuć. I ja myślę, że generalnie przede wszystkim po to są przekazy, by nastąpiła komunikacja uczuciowa i myślowa także z człowiekiem, by poprzez przekaz coś do niego przemówiło, coś otworzyło mu oczy na te rejony życia, do których jeszcze nie ma dostępu, na te przestrzenie życiowe, do których nie ma odwagi się zwrócić i w ich stronę pójść. Przekaz, który łącząc się z człowiekiem i niemal dominując jego sferę wewnętrzną, powoduje w nim przeogromną przemianę. O niej się mówi, że jest to przemiana energetyczna, to jest przemiana myślowa, przemiana uczuciowa. Bo gdy słyszysz przekaz i prawie że rozpromieniasz się szczęściem, radością, gdy od razu zmienia ci się twój punkt widzenia, tak jakby ci ktoś na nos założył różowe okulary. Gdy odczuwasz w sobie przeogromną siłę, dzięki której nagle dochodzisz do wniosku, że ty dasz radę, że nie ma sensu się bać, wycofywać, że istnieje w tobie przeogromny potencjał, którego być może nie uruchomiłeś do tej pory. To przekaz spełnia swoją rolę. Słowa przekazu bardzo często są pretekstem, by nastąpił pewien nośnik wibracyjny. Jak gdy mówię o wibracji, to ciągle pokazuję takie drżenie ręki, jakbym pokazywała, że coś tu musi drżeć, jak niemal melodia, która gra. My ciągle odbieramy przekazy. My jesteśmy źródłem przekazów dla naszych bliskich. To, jak patrzymy na ludzi, z którymi spędzamy swoje życie, budujemy życie, to jak do nich mówimy, jaką ciepłotą głosu, jak dobieramy słowa, to jakie gesty w stosunku do nich wykonujemy i to jak milczymy, a jednocześnie co jest emanowane z naszego pola energetycznego, no to przecież wypisz, wymaluj najzwyklejszy przekaz energetyczny. Przekazem jest wszystko, co zrobi człowiek. Często zdarza mi się, dzięki temu, że sporo podróżuję po Polsce, jadać w różnych miejscach, gdzieś tam na trasie i wierzcie mi Państwo, bardzo często wychodzę z jakiejś bardzo ładnej restauracji, uznając, że to jedzenie jest po prostu puste energetyczne i nie dlatego, że jestem osobą szalenie grymaśną, ale dlatego, że jest przy rozwoju wewnętrznym człowieka takie ogromne pragnienie wciąż i wciąż dotykania energii ciepłej, dobrej, pięknej, komunikowania się z ludźmi, którzy nawet pewne produkty tworząc, kodują w nich przecież cząstkę samego siebie. Tak się rozwodzę o przekazach, bo bardzo bym chciała Państwu tak unaocznić, że przekaz to nie tylko postać duchowa, która mówi do człowieka. Przekazem jest wszystko. Jeżeli do nas docierają jakiekolwiek fale, impulsy, to jesteśmy uczestnikami przeogromnego przekazu. Gdybyśmy mieli możliwość pognać gdzieś tam wszechświat i popatrzeć z lotu ptaka na ziemię, to zapewne przyszłoby nam do głowy pytanie, jaka jest energia ziemi? I ja muszę Państwu powiedzieć, że z tego, co moja wrażliwość mi mówi, często, gdy lecę samolotem, właśnie takie refleksje przychodzą mi do głowy. Muszę Wam powiedzieć, że wcale energia Ziemi nie jest tak fatalna, jakby się wydawało, gdy oglądamy wszelkie wiadomości, gdy czytamy jakieś wiadomości, gdy słuchamy też, co po niektóre osoby zajmujące się tą tematyką. Wcale nie jest tak źle. Jest przeogromna, wykonana praca przez ludzi poprzez to, że chcą, mają tą wewnętrzną deklarację bycia, no właśnie, pięknym, wspaniałym człowiekiem. Co warto zmienić wtedy, gdy człowiek to wszystko bierze pod uwagę? No bo wiedza, zastosowanie, no i w tym zastosowaniu oczywiście jakiś temat, no coś trzeba by zmienić.
Kiedyś, gdy gdzieś tam na jakimś portalu opublikowałam swój artykuł, który miał tytuł, że samotność nie jest nigdy nikomu przypisana jako jakaś determinanta, jako przeznaczenie, jako karma życiowa, rozdzwoniły się telefony i każdy chciał, żebym jemu osobiście powiedziała, że on nie jest skazany na samotność. To był taki, myślę, dosyć czuły punkt każdego człowieka. Jak to się ma do przekazu? A bardzo, bardzo. Ludzie potrafią zatrzymać się w pewnych schematach myślowych, uznając, że no jak jest, to jest, co będę się wysilać, co będę się starać, jak mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Nie, nie, nie. Rozwój duchowy mówi wprost przeciwnie o budowaniu i kreowaniu rzeczywistości i o potrzebie, właśnie by człowiek stał się bardzo aktywny i nie poddawał się tym wszystkim ogranicznikom, które być może na dzień dzisiejszy dokuczają mu w jego życiu. To jest właśnie mój, każdego z nas ludzi, przekaz w stosunku do samego siebie. Ten chyba najważniejszy ze wszystkich ważnych. Przekaz, jaki jestem w stanie sobie poprzez ogrom informacji, jakie do nas docierają, przekazać, by kreować siebie i budować dalej swoje życie. No więc co zmienić? Zmienić to nasze chłostanie się, kodowanie, najczęściej się mówi negatywne, ale bym chyba to jako może inaczej nazwała to po prostu chłostaniem się, czyli myślenie o sobie typu jestem brzydka, jestem głupia, jestem niezdarna i tak dalej, i tak dalej. Jak tak każdy z Państwa się zastanowi, ile razy Wam się zdarzyło przez na przykład ostatni tydzień tak o sobie pomyśleć, to zastanówcie się, jak istotne było jednak tego rodzaju kodowanie się, które pozostaje w każdym z nas, gdy na przykład w ten sposób o sobie myśli i do siebie mówi, albo wygłasza na przykład do znajomych tego rodzaju teksty na własny temat. Co się dzieje z tą energią? Ona po prostu pozostaje i robi wszystko, żebyśmy znaleźli dowód na tego rodzaju strukturę wewnętrzną. I to jest ta przedziwna zagadka funkcjonowania człowieka. Wydaje nam się, że jak żeśmy coś powiedzieli, no to było, minęło, ach, już tego nie pamiętam. Energia zostaje w tych cząstkach, w których zostaje zakodowana i ta energia stara się nam udowodnić, że może jak tak myślisz i tak siebie wyobrażasz sobie, no to proszę bardzo, pojawiają się w życiu tego rodzaju zdarzenia. Gdy ktoś mnie niedawno zapytał, jak to jest, że są ludzie, którym tak fajnie wszystko w życiu płynie, a są tacy, którym ciągle pod górkę i pod górkę i pod górkę. Odpowiedziałam, że z tej wiedzy, którą posiadam, jest jedna zasadnicza odpowiedź na tak postawione pytanie. Zastanów się, jak myślisz przede wszystkim sam o sobie. To jest ta chłosta, to jest to biczowanie siebie, to jest to oglądanie siebie samego w tym dziwnym lustrze wewnętrznego świata i odnajdywanie w tym wizerunku wszystkiego, do czego możemy się przyczepić. No więc, jeżeli już mowa o zmianie tego własnego wewnętrznego przekazu, to bym chyba wysunęła na plan pierwszy jako rzecz szalenie ważną i istotną. To dotyczy również naszego ciała. Ciała, które też jest przecież energią, bo wszystkie doświadczenia z fizyki kwantowej już wszystkim nam unaoczniają i potwierdzają to, co od wieków mówiła sfera duchowa, że nasze ciało też jest odbiornikiem i rejestratorem tego, co się dzieje w naszej przestrzeni myślowo-uczuciowej, a więc myślenie o swoim ciele, wyczekiwanie ciągle na jakieś nieszczęścia, na jakąś chorobę, to też nie jest najlepszy pomysł, bo znów te cząstki chwytają pewną myśl i wszystkie nasze lęki, niepokoje, te czarnowictwa zostają zakodowane w nas. No więc sposób myślenia o sobie, w domyśle o swoim ciele, ważne zagadnienie dla każdego, jeżeli mówimy o tym, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nasz własny do siebie przekaz. Ja myślę, że w tej dobrej tonacji trzeba ciągle podkreślać, że zaszczytem jest żyć. Ludzie narzekają na życie, bo no jest jakie jest, ale ta przestrzeń po prostu taka jest i tylko od operatywności i zmobilizowania się człowieka zależy, czy
pozostajemy w tym kontekście, który nas gnębi, dokucza nam, czy jesteśmy w stanie z niego wyjść. No więc podkreślając to, że za szczytem jest życie, uświadomimy sobie, że jeżeli w tym kontekście, w którym jesteśmy, ciężko nam jest i nic się nie dzieje, mamy wrażenie, że kręcimy się w jakimś zaklętym kręgu, z którego nie da rady się wyrwać, to jedyną właściwie metodą na to wszystko jest zmienić energię w sobie. Czasami zmienić trzeba energię w tej przestrzeni, w której jesteśmy, więc czasami się komuś doradza, żeby się gdzieś wyprowadził, żeby zmienił znajomych, więc jakby cały czas jest mowa o konieczności zmiany energii. To też jest nasz przekaz do samego siebie. To jest to nasze takie dobrożyczenie samemu sobie. Wszystkie przekazy, które udało mi się odebrać przez lata, opowiadają przede wszystkim o miłości. Chociaż ostatnie lata zaowocowały opowieścią o tym, jak możemy sobie my jako ludzie wyobrażać świat ten nieuchwytny, niesprecyzowany, a więc nazwany polem energetycznym człowieka, jego aurą. Jak możemy sobie wyobrażać jego połączenie z ciałem, żeby łatwiej nam było kodować samego siebie. Z jednej strony gloryfikacja naszych uczuć, miłość jako ta najpiękniejsza energia, która wszystkich łączy. Miłość, która powinna nas otaczać, powinna być w nas. Energia, która skleja, prawie jak wyjątkowo skuteczny i dobry klej wewnętrzny. Energia, która sprawia, że jesteśmy w stanie wejść w komunikację z drugim człowiekiem, no bo jak kogoś na kogoś popatrzymy okiem przyjaznym, pełnym miłości, no to łatwiej nam jest tego rodzaju połączenia. Gloryfikacja miłości również bardziej techniczne podejście do człowieka, ale tylko i wyłącznie dlatego technicznie opisane, żeby nam łatwiej było popłynąć drogą swoich myśli i uczuć właśnie po to, żeby zakodować samego siebie. Nie jest łatwo tak sobie po prostu usiąść u siebie w domu, zanurzyć się w fotelu i pytanie, to co ja mam takiego w siebie kodować? Ja myślę, że ten ogrom przekazów, które w tych czasach docierają do ludzi, one pojawiają się po to, żebyśmy łatwiej mogli, wsłuchując się w czyjeś słowa, pójść sobie na spacer po swoim wewnętrznym świecie, po tym zewnętrznym świecie i zamiast patrzeć na konkrety tego świata, skupić się na tym, co jest właśnie jego energią. Energią drzew, energią kwiatów, energią wody, energią widoku, krajobrazu, energią poszczególnych osób, które wtedy w trakcie takiego myślowego, uczuciowego wędrowania przyjdą nam na myśl. Czy to też wtedy będzie ta wędrówka przekazem? Myślę, że tak, bo to wędrowanie po światach, przestrzeniach, krajobrazach subtelnych jest właśnie po to, żebyśmy zapamiętali sami siebie w tym stanie optymalnym uśmiechu wewnętrznego, spokoju, siły, odwagi, miłości, wiary w samego siebie, w swoją przyszłość i w tych, z którymi bardzo chcemy dalej swoje życie kontynuować. Po to są przekazy. Zawężanie ich definicji nie jest dobrym pomysłem, bo wylewamy wtedy dziecko z kąpielą. Myślę, że szczególnie teraz istnieje, no nie powiem nagonka, ale jednak pewna tendencja straszenia ludzi tematem dotykania przestrzeni właśnie tych subtelnych, tak jakby one jakby ze swojej definicji od razu przekładały się na słabość człowieka. Nawet niektórzy mówią, że ten dobry człowiek to słaby. To taki ktoś, kogo można popchnąć, a on się nie będzie bronił. To ten, kto nie jest w stanie być takim bardzo operatywnym człowiekiem w tych czasach, w których ludzie ścigają się ze sobą, jeżeli chodzi o kariery zawodowe, jeden drugiego
usuwa z jakiegoś miejsca tylko po to, żeby zająć jego miejsce, bo akurat w tym miejscu jest cieplej, słoneczniej. Można różne dawać na to przykłady, Państwo wiecie, co mam teraz na myśli. O tym mówią przekazy, o dowiedzeniu się dzięki nim, jaka ja mogę być, jaka bym chciała być, nie tylko wtedy, kiedy płynie przekaz, ale również wtedy, gdy on się skończy. Również wtedy, kiedy idę do pracy i wypełniam w domu codzienne obowiązki. Przekaz wpływa na nasz stan ducha. Każdy z nas jest jak ogromna księga, która składa się z poszczególnych, doznanych, zrozumianych przez człowieka stanów duchowych. Ale ta księga ma nie prowadzić do czegoś ciemnego, mrocznego. Ona ma wyzwanie, kolejne jej karty, kolejne odsłony, niemalże jak w teatrze, mają nam pokazywać i unaoczniać, jacy potrafimy być coraz bardziej doskonali pod każdym możliwym względem, w każdej płaszczyźnie swojego funkcjonowania. Zawsze mnie rozczula, gdy przypominam sobie wiele lat temu pytanie przestrzeni duchowej kierowane do człowieka, a brzmiało ono mniej więcej tak. Czy ktoś ci, jak się urodziłaś, powiedział, że urodziłaś się po to, żeby być szczęśliwym człowiekiem? I gdy to pytanie padło, widziałam zamyślenie w oczach i w mimice osób, które były wtedy na spotkaniu. I każdy zaczynał grzebać w swojej pamięci, wyszukując, czy tak, coś takiego było. Być może niektórzy odnaleźli taką chwilę, taką chwilkę, która kiedyś była w ich przeszłości i uśmiechnęli się wtedy i powiedzieli, tak było, ale zapewniam Państwa, chyba 90% tych osób, które konfrontowały się z takim pytaniem, powiedziało, nie przypominam sobie. Bez względu na to, ile teraz mamy lat i jakie doświadczenia życiowe, to jest bardzo fajne pytanie. Pytanie, które mobilizuje nas i to jest też to nasze przyspieszenie energetyczne, byśmy kolejne kartki dorzucali do tej naszej wewnętrznej księgi naszego rozwoju duchowego, wewnętrznego rozwoju, przypominające nam o tym, że umiemy być szczęśliwi, że umiemy ufać sobie, wierzyć drugiemu człowiekowi, że widzimy perspektywę budowania swojego życia i tego świata, w którym tutaj wszyscy jesteśmy, żyjemy, jako coraz lepszej przestrzeni. Wyobraźcie sobie Państwo, że świat duchowy wcale nie ma katastroficznej wizji naszej przyszłości. Wprost przeciwnie. Oni mówią o tym, że my odkryjemy siebie na nowo, jak prawdę, która gdzieś tam się troszeczkę przyprószyła jakimś kurzem. Mówią, że ta epoka będzie epoką serca, że ludzie zaczną doceniać swoje uczucia, gloryfikować jedność człowieka z człowiekiem, wynikającą z tego, że będą umieli się połączyć, tak jak teraz pokazuję moje ręce się łączące, tworząc pewien tandem funkcjonowania w swoim życiu. Uważają, że równolegle z rozwojem nauk ścisłych, techniki, nowoczesności, ludzie dokonają właśnie w tych nadchodzących latach przeogromnego skoku myślowego i uczuciowego. Do tej swojej księgi wewnętrznej dołożą sporo bardzo ciekawych kart opowiadających o tym, jacy potrafią być. Tak jak w szkole nauczyciel pomaga dzieciom kaligrafować poszczególne literki, potem pisać zdania i odkrywa przed nimi świat, do którego nie wchodzili wcześniej, świat kultury, sztuki, literatury. Tak samo świat duchowy przed nami, dorosłymi ludźmi, którzy mają za sobą odgrom lat edukacji swojej, odkrywa przed nami przestrzenie, w których dowiadujemy się o tych swoich innych obliczach, o tym innym kolorycie wewnętrznym. Ta nasza rozmowa wewnętrzna, to słuchanie, które płynie jako przekaz gdzieś tam ze wszechświata, te wszystkie nasze intencje wkładane niemal w samego siebie, również w swoją przyszłość, to
to są po prostu przekazy. Jaka jest ich skuteczność? Skuteczność to nie siła, bo akurat w tej tematyce jest troszeczkę odwrotnie jak w materii. Im bardziej lekko, im bardziej subtelnie i prawdziwie, bo w energii jedna cząstka wykrywa fałsz drugiej natychmiast, a ta druga, szczerze mówiąc, dochodzi do wniosku, że nie ma po co kłamać, no bo jak wszyscy będą widzieli, że jest okłamywanie, no to po co się wygłupiać i grać w taką grę znaczonymi kartami. No biorąc to wszystko pod uwagę, mówimy o prawdzie wewnętrznej i o tym, jak autentycznie jesteśmy w stanie siebie zobaczyć i co takiego z siebie wyciągnąć, prawie jak jakiejś studni głębinowej, by ten kolejny obraz samego siebie po pierwsze nas zachwycił, po drugie był na pewno tym, który bardzo chcemy, by z nami funkcjonował na bieżąco, by inni ludzie nas takimi odebrali właśnie w takiej energii. Wkładanie tego rodzaju intencji i pisanie tych kolejnych kart do księgi swojego istnienia jest to bardzo ciekawe zajęcie. To jest nazwane rozwojem duchowym, to jest nazwane rozwojem wewnętrznym człowieka. Gdzieś tam w tym wszystkim przeplata się cały czas właśnie ten temat, przekaz, co ja przekazuję sama sobie, co przekazuję innym, co świat mnie przekazuje, co ja w ogóle z ogromu komunikatów, które funkcjonują na bieżąco, non-stop, wszędzie, przez 24 godziny na dobę, wybieram jako ten najciekawszy wątek dla mnie, jak potrafię konfrontować się z energią, której nie chcę, która absolutnie mi nie pasuje, która pachnie mi prawie że na starcie czymś niedobrym, nieszczęśliwym, co mogę z tym wszystkim zrobić, jak ja mogę wpływać na niwelowanie tego, co jest we współczesnym świecie, jaką mogę mieć tego wszystkiego skuteczność. Są bardzo ciekawe tematy, ale to wszystko się udaje wtedy, kiedy robimy to naprawdę jakby z prawdy swojego szpiku kostnego, gdy robimy to lekko i gdy robimy to dzięki temu, że ta druga cząstka chce z nami tego połączenia. Nie ma przekazu, jeżeli nie ma tego, kto będzie chciał go posłuchać. I jeżeli sama sobie będę mówiła, w gruncie rzeczy nie będę chciała siebie tak naprawdę posłuchać, no to co to za przekaz? Jeżeli będę mówiła do kogoś, a ten ktoś będzie tylko udawał, że mnie słucha, to co to za przekaz? Jeżeli będę mówiła do nieba, tak jak ludzie mówią, prosząc, składając jakieś intencje, prośby swoje i wysyłając marzenia jak listy do tych, którzy mają możliwość ich spełniania, jak w bajce, to wysyłanie tej energii udaje się, jeżeli ona jest absolutnie czysta, prawdziwa, lekko zrobiona i udaje się wtedy, kiedy tam znajdzie się odbiorca, który wyczuje, że jest sens wejścia z nami, ludźmi, w połączenie. Przekazy piszę często dla ludzi indywidualnych i pomyślałam sobie, że w tym programie również na początek będę dla Państwa może na kolejny wieczór przygotowywała jakieś przekazy takie ad hoc w tej audycji. Mam też nadzieję, że zechcecie Państwo posłuchać, o czym będzie kolejne nasze spotkanie. Będę czekała na Wasze telefony, w których, mam nadzieję, będą kierowane do mnie pytania dotyczące właśnie wszystkich zagadnień związanych z rozwojem duchowym wewnętrznym człowieka. Chciałabym Państwu przybliżyć tematykę przekazów, ale nie jako coś szalenie niezwykłego, tylko odwrotnie, właśnie bardzo zwykłego. Coś, co jest tak potrzebne, jak ta podstawowa rzecz, którą mam mieć na wyciągnięcie ręki, bez której może ciężko mi funkcjonować, bo przekaz rozumiany jako uczucie kierowane w stosunku do mnie jako człowieka, do nas wszystkich ludzi, jest tą właśnie rzeczą niezbędną. My potrzebujemy źródeł uczuć, my szukamy ludzi, którzy z nami będą w dobrych relacjach uczuciowych. Chcemy być z partnerami, partnerkami, które naprawdę przekazują nam ogrom uczuć, na które wszyscy czekamy. I tak jak wspomniałam o ludziach samotnych, którym w kółko powtarzam, że nikomu nie jest pisana z góry, gdzieś odgórnie jak wyrok ostateczny, samotność. Tak samo w wielu różnych kwestiach życiowych wystarczy tylko troszkę się postarać, żeby
wpłynąć właśnie poprzez przekaz słuchany, przekazywany sobie, komuś, rodzinie, miejscu, w którym mieszkamy, bo to też bardzo ciekawy temat, wpłynąć na to, żeby zmieniła się energia. Jeżeli narzekam na tą, w której jestem, no to mogę sobie tak narzekać. Jeżeli płynę Odrą, to nie mogę płakać, że nie dopłynę do Gdańska. Ja muszę się przesiąść na jakąś barkę, która płynie Wisłą i wtedy do Gdańska dopłynę. I mniej więcej na tym polega cała tematyka związana ze sferą naszą, tą energetyczną, duchową człowieka. Wybór energii, zmiana energii, transformacja. Pytań jest bardzo wiele. Pytania, które będę stawiała w tym programie, dotyczą życia. Dlaczego ciągle musi być w życiu zmiana? No bo wyobraźcie sobie Państwo, że ona musi być. Nie ma inaczej. Wszystkie zdarzenia losowe, które nas wyrzucają z dotychczasowej orbity, dzieją się między innymi dlatego, że sami my nie mamy takiej inicjatywy. Pytania bardzo istotne dla nas. Czy istnieją jakieś poglądy, które są zakazane dla człowieka? Myślę, że od razu w każdym z nas budzi się taki zew wojownika. Nie ma takich poglądów, no więc walczmy o to, żeby rozmawiać na te tematy, które naprawdę w nas grają i które okazują się tematami potrzebnymi dla naszego życia. Inne pytania, bardzo ciekawe. Co możemy zrobić, zanim nastąpi nasze jutro? Co możemy uczynić, żeby dotykać w sobie nieba, czyli tej bardzo dobrej, ciepłej przestrzeni? No i to pytanie, czy faktycznie przestrzeń duchowa ma taką zupełnie zasłaniającą ją kotarę, a może to tylko my ludzie boimy się przeniknąć przez tą kotarę i nawet jeżeli przenikając przez nią trochę się czujemy jak ktoś, kto idzie na randkę w ciemno, to i tak warto na takie spotkanie maszerować, bo no właśnie, powinnam od początku zacząć cały wywód, bo bardzo ważny jest przekaz energii, bo bardzo ważny jest system wartości, który w gruncie rzeczy przecież jest energią, w którym funkcjonujemy. Mam nadzieję, że w trakcie programu też uda mi się czasami zaprezentować Państwu jakiś przekaz na żywo albo zarejestrowany przekaz z różnych spotkań. No przynajmniej ten, który dla Was będzie nośnikiem przede wszystkim miłości, bo jeżeli należy sobie w życiu czegoś życzyć, no to zdrowia, szczęścia. No i tej miłości, tak bardzo potrzebnej nam wszystkim. Dziękuję dzisiaj Państwu za spotkanie. Przypomnę, że od dzisiaj, w każdą sobotę o godzinie 17:45 zapraszam Państwa do telewizji Rodin TV na program, podczas którego będę chciała poruszać cały czas, rozmawiać z Państwem tematy dotyczące rozwoju wewnętrznego, rozwoju duchowego człowieka. Też będę chciała w trakcie tych programów zapraszać ciekawe osoby do tego stoliczka, do tego studia, by z nimi rozmawiać o tym, jak one postrzegają tą tematykę, by mogły podzielić się również z Państwem tym, co odkryły, zobaczyły za tą tajemniczą kotarą świata duchowego, swojego własnego i tego zewnętrznego. Także opowiem Państwu również o wyprawach duchowych i o wnioskach, jakie z tych wypraw wyciągnęliśmy. Myślę, że one mogą posłużyć jako niezłe wskazówki, niezły instruktaż, który posłuży Wam do przemyślenia swojego podejścia do samego siebie. Dziękuję dzisiaj wszystkim za chwilę spotkania. Życzę Państwu dzisiaj miłego wieczoru i 21 grudzień roku 2012. Na pewno spotkamy się po 21 grudnia roku 2012. Bądźmy optymistami, bo my w ten sposób budujemy bardzo mocną, silną siatkę energii, która nas ze sobą łączy i oplata Ziemię. Myślę, że w tej tonacji, jeżeli będziemy trzymali, damy sobie radę ze wszystkimi zmianami, jakie szykuje dla nas nasza współczesność. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam Państwa
za tydzień w sobotę o godzinie 17:45.